Witajcie szeregowi, to jest drugi odcinek z Brothers in Arms, Hell's Highway. Kontynuujemy naszą przygodę w operacji Market Garden, także szeregowi są już gotowi, mam nadzieję, że wy też. Także ruszamy do boju i idziemy dalej bić kopów. O, stan gdy zapisany, to ładnie. To jest Kilroy. Wielu amerykańskich żołnierzy podczas II wojny światowej wyrysowało Kilroy'e, by zaznaczyć swoją obecność. Wkrótce ich umieszczanie stało się część rodzaju sportu. O, uznanie zyskiwał ten, kto pierwszy narysował znak w jak najbardziej niezwykłym miejscu. Bardzo niezwykłe miejsce. Ty myślisz, że to jest chyba Toy? Dobra. O, wiatrak, tak. Punkt obserwacyjny. No dobra, to udamy się do wiatrak. I tam coś upichcimy. Że szeregowi... Czekajcie. W troszkę sobie pozmieniałem klawisze, żeby mi się lepiej sterowało. Poza nagrywaniem. Ponieważ te pierwsze ustawienia, jeśli chodzi o klawisze, jest trochę, może nawet bardzo beznadziejne. Okej, widzę szkopów. Naciśnij E, aby przeprowadzić zwiat. O, się patrzy w niebo. Ło, ile spadochroniarzy tu leci, pany. Ale naprawdę sporo. Czyli z nimi się pewnie niedługo spotkamy. Natomiast na razie spotykamy się tutaj z Niemcami. Chodźcie tutaj od razu, póki są odwróceni plecami. Pewnie zaraz odwróceni plecami już nie będą. Osłaniaj nas z tamtej pozycji. Dobra, panowie, kampcie, kampcie. Ja tutaj przytrzymam sobie klawisz i zaatakuję, kiedy będą najbardziej, przynajmniej ci, wrażliwi na atak. Trzymajcie im! O, dobrze, dobrze. Ty, ale nie uciekniesz mi. Dobrze, bardzo dobrze. Zobaczcie, jacy szeregowi są dobrzy. Oni się nie patyczkują. Teraz my trochę poszczelajmy tutaj. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, tych się pozbyłem. O, ktoś mnie chyba trafił. Nie, chyba wydawało mi się. Dobrze. Usunąć Niemców z farmy. No pewnie. Easy peasy. Usunąć Niemców z domu farmera. Czyli rozumiem, że dom farmera znajduje się tam, także ja tutaj już nie mam nic do roboty, także schodzę i dołączam do moich ludzi. I idziemy do domu farmera. O Jezus. Mogło mnie to zabić. Dobra, panowie do mnie. I idziemy razem. Baker, jestem na stanowisku. To dobrze. Miejcie oczy szeroko otwarte, panowie. Mogą być nieprzyjaciele tutaj jeszcze. Zanim dojdziemy do tego domu farmera. Ulala. No, na pewno ktoś tam jest. Zobaczymy kto. Okej. Jestem tam. Osłaniaj nas stamtąd. Dobra, ruszam. Nikogo tu nie widzę. Nie widzę dokładnie nikogo. Tak jest. Dobra, a gdzie jest drugi typ? Ty jesteś jeden. A drugi jest? No jeśli oni byliby tam i właśnie są, to nie jest zbyt mądre. Szybko do murku, panowie. I lecimy. Dobra, szybka seria dodana, żeby zwrócić na siebie uwagę. Dobra, panowie, jest problem. Mamy CKM-a tutaj, który do nas będzie napierdalał. I jeszcze będą atakowani z lewej strony. Szybko się udam na lewą stronę, póki jeszcze mogę. I będę musiał ich tutaj... Czy mi się tych pozbyć? Dobrze. I teraz nas nikt od lewej strony nie będzie atakował. Jasper! Nie! Nie! Nie, kurde, źle mi się kichnęło. Dobra, ogień zaporowy dałem, żeby udało im się przebiec. Kurczę, to było strasznie głupie, niechcącym się kichnęło. Dobra, przebiegamy, póki ładuje. Ale shift, shift. Dobra, idziemy teraz tędy. Pozbędziemy się tych ludzi za tym murkiem. Dobra, to jest dobra pozycja. I teraz. Dobra. I teraz biegniemy do murku. I spróbujmy. Ale ładnie sobie poradzili chłopaki. Ja tam chciałem granata rzucić w to okno. Ale sobie chłopaki poradzili naprawdę dobrze. Dobra. Może coś tutaj jeszcze być, trzeba uważać. Ło!
Podoba mi się ta animacja przechodzenia przez murek. Chodźcie szybko tutaj i osłaniajcie mnie. Co ja tutaj mam w ogóle? O, Thompson. Dobra, ja biorę Thompsona i wchodzę do tego domku. Zobaczymy, czy nie ma jakichś niespodzianek tutaj. Co to było? Dobra, nieważne. Wchodzimy. O, tak myślałem. Ale bardzo ładnie strzela ten Thompson. Fajny feeling gry. Co, nasi strzelają? Co się dzieje, chłopaki? Dobra. Co to... oni tu mają fajnego? I bardzo ładne łóżka. Wyglądają na bardzo wygodne. O, łazienka dosyć spoko. Jest wanna. Troszkę zabrudzona umywalka. Widać, że Niemcom się nie chciało tego myć. Ale wanna spoko. Dobra. Bardzo to ładnie w ogóle. O, jaki ładny obraz. W ogóle ładny domek, kurde, no mógłbym taki mieszkać, tylko jeszcze komputera brakuje. Uuu. Oj, chyba mu coś wystaje. Oj, mu chyba też, ej. Dobra. Seria z Thompsona jest na wszystko dobra. Dobra, że nie chcę się kryć. Do mnie, żołnierzyki. Gdzie są moi żołnierze? Chodźcie. Chłopaki, do mnie. No, chłopaczki, chodźcie, chodźcie, szeregowi, dalej, dalej, szeregowi! To jest wojna! Dalej, bo Niemcy czekają. Szeregowi? Ej, co tam stęka? Szeregowy, weź nie stękaj. Uuuu. Niemcy zamierzają kontratakować. Niemiecki skład amunicji zapewnić nieograniczoną ilość naboju do KM-u. Wybierz, naciśnij klawisz. Dobra, wszystko jest pod kontrolą, idziecie tutaj, panowie. Szybko. Ja sobie wezmę tutaj to miejsce, to miejscowe. Gdzieś nie wyszli, tam przeskoczyć. Dobra, ja chcę to zabrać. I nawalamy, panowie. Nawalamy, musimy przejść ten kontratak. Nie oddamy domu farmera bez walki. Dobrze. Dobrze, że płotek można niszczyć. Bardzo realistyczna gra, jak widzicie. O, kolejne Niemcy. Ale ładna seria teraz poszła. Bardzo, bardzo efektywna broń. Ej, no nawet nie dobiegną. No, no bez szans, no. Ej, tu jeszcze są jacyś. Nie ma osłony. Dobrze. I przeładuj. Dobrze, że mam tam nieograniczoną ilość amunicji. Mogę sobie strzelać i strzelać. Po to przeskakujecie, głąby. Prosto pod moją broń. Pod mojego CKM-a. Ostatni szkobia. A to tu jest. Ja siedam gdzieś tam dalej. Ale headshot. Dobra, odeprzeliśmy kontratak, także biorę Garanda i idziemy dalej. Także panowie do mnie. Tak, tak, kręcimy rączką i idziemy. Ja wiem, że jesteś. O Jezu, ile ludzi. Idziemy do naszych ludzi, panowie. Zaskakujemy zniszczony płotek i podążamy do celu. Idziecie, panowie, szeregowi, dalej, dalej. No co się opieprzacie, szeregowi, no. No szeregowi, no dalej, dalej, no proszę bardzo, no. Dotarłem na miejsce i co dalej? No, masz się czym chwalić, kurde. Wow, jaka miła niespodzianka. Matt, słyszałem, że wysyłają was na zwiad. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się was zobaczyć w naszej strefie zrzutu. Część z tych chłopaków walczyła... Baker? Tak, pamiętam. Odidej, to nazwisko słyszałem często. Przydałaby mi się pomoc, jeśli macie ochotę. Cała masa szybowców śmieszny mój głos. W kierunku południowym. Skontaktowałem się już z jednym z waszych jeepów, by tam na was czekał. Gada jakby srał. Wypad z drogi. Przepraszam, sir. Wyruszymy tam, gdzie pan tylko zechce, sierżancie. Na ile dokładne są dane wywiadu? Mamy pewność, że Niemcy zaatakują szybowce? Wydaje się to durnym posunięciem. Nie wiemy na pewno. Jesteśmy zwiadem. Tak, świetnie wiem, o co chodzi w podziale zadań. Chronimy dowództwo, ginąc pierwsi. Czyli tak mnie sormatnie. Ewangelia według Holdena. Co się stało? Dobra, panowie, trzeba zobaczyć, co się stało. Jakaś katastrofa lotnicza.
O, mam teraz dwie drużyny, zajebiście, muszę teraz to ogarnąć. Aha, szturmową najlepiej jest rozkrzydlać przeciwnika, ja? Ciśnij tam. Chodźcie tu. Nie. O, tak mu sobie mogę przełączać, tak? To zajebiście. Chcę, żebyście zajęli tamtą pozycję. Aha, on... O, po chwili przestaje mu ruszać się celownik, bo wstrzymuje oddech. To dobrze. Teraz wyjdziecie tutaj, proszę bardzo. Rozstawcie 30. Bardzo ładnie. Uważaj na niemieckie patrole. Ja zawsze uważam na niemieckie patrole, które właśnie teraz do mnie idą. Także trzeba panowie spiąć dupy i... Zaraz... Zaraz pójdzie seria. Ole, zaraz pójdzie seria, panowie. Tylko jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. Przenieść ogień! Zabić! O Jezus Maria, tylko chwilę się wychyliłem i już taki wpieprz? Dobra, rób to szybko! Jeszcze jeden Niemiec! Gdzie ten wyrzuciłem ten granat? Ty, nie wiem jak go wyrzuciłem, ale perfekcyjnie! Jezus Maria, tylko te bronie podskoczyły. Teraz tak, można tu zrobić... czy mogę dowodzić z tego ekranu, bo chcę na przykład odszlić tą moją piechotą, tych Niemców, tą oddziałem szturmowym, teraz czy to mogę zrobić? No tutaj nie mogę sterować. Natomiast, czy tak mogę to robić? Czemu wy tu jesteście? Coś zjebałem. Dobra, nieważne. Panowie, wyjdziecie tam. Dobra, zapewne wam ogień zaporowy. Nikt was nie zabije na moje warcie. Dobra, teraz tak. Ja chcę, żebyście odszedlili tam. Kurde. Chwila, to nie jest takie proste. Czy mogę jakoś cholera oddalić ekran? Ja chcę, żebyście tam ładnie przeszli. Tam, o. O, dobrze. Dobrze. O to mi chodzi. I tam odszkrydlajcie ich. Zano! Ruchy! I co? Możecie ich odszkrydlić już? A, pistolet to się fajnie strzela. Chwila, zobaczmy sobie szybko w sterowaniu. Czy oni mi coś nie gadali, czy mogę oddalać ekran, jak chcę dowodzić? Przełącz sekcję, nie. 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 Przyjmuj, nie. Nie. Nie ma nic takiego. Zano, ruszamy! Panowie. Dobrze. Chyba się udało uszydlenie. Chociaż widziałem, że na końcu do nich strzelał trochę, ale to nic. Do mnie. Trzymajmy się razem! A wy też do mnie. Zbiórka przy mnie! Zbiórka. Ktoś padł? Nikt nie padł, was było trzech, nie? O, moje mysie pysie. ładne twarze wykonane, jak 2008 rok, naprawdę... Grafika jest spoko. Ej! Słyszę strzały! W 1.28, szybko! Gazem! Stawiaj broń tam! Naprzód, chłopaki! Idziemy do celu. Ulala, ej owieczki, proszę się schować, bo zaczyna się niezły przypał. Jezu, co oni tak lubią we mnie strzelać, że jestem od razu ranny. Co nikt się nie rusza, ja się ruszam. Wiele mnie to kosztuje wysiłku, nie mam dobrej kondycji. Hua! Ej, czy to tam nasz biegnie? Nasi! Panowie, co tam robicie? Chodźcie! O, ale ładnie przeskoczyli. Sprawne chłopaki. Witam serdecznie. Co u panu słychać? Ej, no ale gdzie spieprzacie? No na wojnę! Tam są Niemcy, nie! W złą stronę idziecie! No panowie, zła strona! Ja pierdolę. I zostają mi szeregowi.
Dobra, panowie, trzeba się ruszać. Zostańcie przy mnie! To nie przejdę. Tutaj przejdę. Ale tam idzie szkopów! Idziemy szybko do jakiejś osłony. O, tu jest pierwsza osłona. Kurwa, tu jest druga. Taka prowizoryczna. Tu macie iść, panowie. Boże, co to było? A, szybowiec. W ogóle, jakie teraz tu odległości niezłe są. Ej, bo zaraz nam tu zniszczą się ten. Zniszczy się potek. Szturmowcy, idziecie na tą stronę. Dobra, troszkę tak ich postraszyłem. Idziecie tam. A, nikt nie wychyla się teraz. Dobra. Ludzie przebiegli. Co by tu wykombinować? CKM-iści, którzy są tutaj. Nie macie zasięgu? To niedobrze. Naprawdę nie macie zasięgu? No to idziecie bliżej w takim razie. Tam macie być! Ale biegnijcie. Czy teraz wam zasięg pasuje? Dobrze. Teraz póki strzelacie, szturmowcy tutaj proszę. Ja idę sam ich ostrzydlać. Dobra. Ustawię się może tutaj. Chcę przeskoczyć. Tak. Dokładnie tak. O Jezus. Ile tu poświęcenia mnie czeka. Dobra, panowie. Szturmowcy, niech atakują tamtych. A idę ostrzydlić bok. Gdzie jest bok? Dobra. Gdzie jest bok? O jest, dobra. Zwracałem uwagę na nich, więc to wykorzystam. O i nie padł, no. Kurde. O! 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 Dobrze. Mogę na skrzydło skoczyć? No nie mogę. O, dobrze, tutaj ich oskrzydlę. O, dokładnie tak. Panowie, tak się szybko chowacie za tą osłoną. Nie zdążę wam nic zrobić. Kurde, mam ciężką sytuację. Dobra, póki są pod osłoną, pod ogniem zaporowym, biegnę. Ło! Hardkorowo. Dobra, udało się. Teraz ich tylko dobić wystarczy. Thank you. A Jezus. Dobra, dobijmy tego. A idealnie jeszcze w tyłeczek dostał. W tyłeczek. Troszkę to głupio zabrzmiało w sumie. Dobra. Przebiegli szturmowcy? Przebiegli chyba, nie? Tylko teraz czemu nie mogę... O! Wychylajcie. No i co panowie? Dobrze. O to chodziło. Dobrze, pięknie. Tutaj w tej grze boty potrafią dużo zdziałać, widzę. Obronić miejsca lądowania szybowców. Do mnie. Spotkać się z jakimś szewciem, tak? Czy ktoś ucierpiał? Nie, ich było dwóch. Spokojnie, bo ja tu nie ogarniam lekko. A tu jest inżynier. Uuu. Kapral, no. Starszy sierżant. Dobra, było ich pięciu, jest nadal pięciu. Dobrze. A ten... O, ten ma bara, ten ma ciężki. I wszyscy inni mają garandy, tak? Ja, ty masz garanda, czy Lienfielda? Nie, nie, to są garandy. Tak, o, po to światło lepiej widać. Garand. Co się tam patrzysz, co tam widzisz? Wietrakiem się tak przyjmujesz? Dobra, idziemy. Aha, mam iść tam. Dobra, idziemy. Powiadom nas, jak rozpoznasz wroga. No i spoko, ja rozpoznam, panie. Ty się nie martw. O, to chyba nie wróg.
Udało nam się pozbierać wszystko do kupy, gdy dołączyliśmy do Sinka. Rozkazał nam podążać za sobą Rosson razem z 506. Kiedy się rozbiliśmy, jeep nieźle oberwał. Przedzwonił w drzewo. Kierownica nawalała już wcześniej. No nie, wyraźnie widoczne drzewo, które mogło być Niemcem w przebraniu. Kryć się, panowie, uratuje nas. Chłopaki, zbieramy się. Sam Corion pracował przed wojną w przędzalni w Augustie w stanie Georgia. Nigdy nie słyszałem, żeby narzekał albo kwestionował otrzymany rozkaz. Coś jednak jest nie tak, widać to w jego oczach. 3 razy pominięto go przy awansie na sierżanta i sądzę, że za 4. razem nie wytrzyma. Jakby mógł, dowodziłby całą pieprzoną armią. A co to, Need for Speed? No widzę, że się dzieje. 88 od kilku minut. Kto? Niemiecki dowódca nazwiskiem Okland. Strzelają między drzewa, by wypędzić nas na otwarty teren. Facet nie przejmuje się cywilami. Znajdźcie 88 i rozwalcie ją. Spotkamy się przy moście w Son. Rozkaz! Jasper, dawaj bazukę! Bazuka! No nieźle. Chodźcie tu! Co? To na szczęście! Od przyjaciela! Uratowało mnie życie! Wezmę Jaspera z bazuką i sekcję ogniową na skraj miasta! Wezmę drugą drużynę i Zanowicza! Pójdziemy ulicami! Będziemy was osłaniać! Zanowicz idzie z Fredem! Rozkaz! Jak dotrzemy do mostu, Sink powinien być niedaleko! Ruszamy! O! Nowa broń! Zapomniałem, jak się nazywam. O, ale tu ludzi, panowie. Dobra, w tym samym chaosie, w tych wybuchach. Kończymy ten odcinek, także dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć.